Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym poruszyć temat, który zdarza się w silnikach Common Raila. Mianowicie takie nieprzyjemne stukanie któregoś wtryskiwacza. Słuchajcie, może się zdarzyć sytuacja taka, że jechaliście na jakimś nieprawidłowym paliwie, bądź po prostu macie jakiś tam problem z którymś wtryskiwaczem, ale ten problem to nie znaczy, że wtryskiwacz może być uszkodzony. Natomiast słuchajcie, takie delikatne poszarpywanie, które związane jest ze stukaniem, to już mówi wyraźnie o tym, że któryś z wtryskiwaczy został źle zapisany, bądź źle wysterowany, bądź generalnie jest z nim jakiś tam problem, który może być spowodowany czym? No właśnie tym, że mieliśmy to właśnie paliwo i może być sytuacja tego typu, że czasem sterownik zapisze sobie wtryskiwacz w sposób taki, gdzie został on częściowo ograniczony ze względu na to, że powodował na przykład stukanie w silniku i jego wartości zostały przypisane na stałe i dziwnym trafem zdarza się to i tutaj słuchajcie, ten filmik bym dedykował bardziej do producentów, producentów tych, którzy piszą oprogramowanie w sterownikach, bo słuchajcie, rzecz jest jaka. Wychodzi, że sterownik silnika nie do końca zawsze robi sobie samą adaptację wtryskiwacza, tylko zapisuje sobie wartość, czyli po prostu robi sobie skan tego wtrysku podczas pracy. Zauważyłem jedną rzecz taką, którą testowałem kilkudniowo. Wtryskiwacz zamontowany stukający jeden został uciszony po 2 dniach i było wszystko ok. Po sprawdzeniu innego wtrysku zamontowaniu, który powodował stukanie, sterownik przeleciał prawdopodobnie wszystkie kody dookoła, z czego nie udało się go uciszyć, bo się nie dało, bo okazuje się, że ten wtryskiwacz, który ja akurat testowałem, miał już delikatny problem z iglicą. Jeżeli iglica, wiadomo, jest uszkodzona, no to sterownik wiadomo, że tego wtrysku nie uciszy. Ale jeżeli na co dzień Wam się takie coś pojawi, że sterownik zacznie się, powiedzmy, gdzieś tam gubić, nie wyrzuci nam błędu, czyli kodu, który przekracza wartość stukową i zostanie przypisany na stałe jako jakaś tam określona wartość z błędem takim stukającym, on tego błędu Wam nie wyrzuci tutaj na pulpit. On gdzieś tam w ramkach może sobie zostać, że jest nieprawidłowo sterowany, ale nie zmieni się. I co producenci powinni zrobić? Powinniście zrobić rzecz taką, że wtryskiwacz powinien być testowany co jakiś tam okres czasu, nie mówię przez cały czas, dlatego że jeżeli przez cały czas będzie robiony test tego wtrysku, czyli na podstawie czujnika stukowego będzie wykrywana jego praca, to może się okazać tak, że na przykład nieprawidłowa wartość była paliwa, która spowodowała stukanie i on zostanie źle zapisany i w ten czas oprogramowanie powinno dać możliwość ponownie zrobienia tego rano, a nie daje. I tu też słuchajcie, rzecz jest jaka. W samochodach generalnie większość tych pojazdów, które są z układem Common Raila, mają wartości, które sobie zapisują wyuczone. Te wartości wyuczone są kasowane po rozpięciu akumulatora. Natomiast wiem, że nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, jak te wartości wykasować, jak powinno się prawidłowo wykasować w samochodzie. Bo wartości są zapisywane nie od zera po wykasowaniu, bo praca zostaje przypisana na rozruch silnika dalej, a dopiero po uruchomieniu silnika zostają przyuczane od nowa. Ale żeby mogły się, słuchajcie, przyuczyć, musi zostać prawidłowo zrobiona procedura wyresetowania tych wartości. Także już nie będę, słuchajcie, do producentów teraz się odnosił, tego co powinni zmienić w oprogramowaniu. Ja Wam to przekażę w jakimś tam innym filmiku. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli takie coś się Wam zdarzy, że któryś wtryskiwacz Wam stuka, dajcie mu szansę. Jeżeli pojeździcie kilka dni i stukanie jest, a nie ma poszarpywania, możemy zapomnieć i on być może się uciszy. Jeżeli się on nie uciszy, ten wtryskiwacz, i
będzie przy tym towarzyszyło takie delikatne poszarpywanie, to będziecie musieli najnormalniej w życiu spróbować resetu. Jeżeli nie macie komputera, bo nie każdy musi mieć komputer, słuchajcie, będziecie mogli to zrobić z podstawy rozpięcia akumulatora. Tylko teraz rzecz jest jaka. W dowolnym momencie, jak stawiacie samochód sobie wieczorem, najlepiej jest to zrobić wieczorem. To jest taka prawidłowa, sprawdzona metoda w przypadku 90, powiedzmy, pojazdów Common Raila. Problem jest tylko z pojazdami Japońca, bo tam troszeczkę inaczej to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o kwestie wszystkich zachodnich samochodów, bez względu na to, czy to by było Audi, czy to by było Volkswagen, to się sprawdziło. Rozpinamy, słuchajcie, wieczorem akumulator. I tak, odnośnie rozpięcia akumulatora, słuchajcie, często, gęsto jest tak, że ktoś poruszy temat, którą klemę powinniśmy tak naprawdę ściągać, czy dodatnią, czy ujemną. Słuchajcie, tak naprawdę sprawa fizyki, wytłumaczę Wam rzecz taką, nie ma reguły, którą klemę odepniecie. Dlaczego przyjęło się, że odpinamy klemę, słuchajcie, ujemną? Więc tutaj Wam nikt o tym nie powie, być może, tak mi się wydaje. Natomiast ja Wam sprostuję taką rzecz. Klema ujemna wypinana jest tylko ze względu na to, że jeżeli ściągniecie ją z akumulatora i nie daj Boże, upadłaby Wam ujemna klema, zapędziłem się za daleko. Jeżeli ściągnęlibyście klemę dodatnią, z plusa, na akumulatorze i nie daj Boże, ta klema upadłaby Wam zaraz po rozpięciu gdzieś tam do masy, do obudowy, gdzie by zwarła, to mogłaby uszkodzić sterownik najnormalniej w życiu, który posiada wewnątrz jakąś przetworniczkę, która jest podtrzymywana pracą kondensatorów, bo wiadomo, że kondensatory zaraz po rozpięciu akumulatora, one dalej podtrzymują pamięć. Więc gdyby taka klema, słuchajcie, Wam upadła, to ona może Wam uszkodzić sterownik, bo kondensatory dzisiaj naprawdę mają dosyć duży prąd taki udarowy, więc może czasem upalić ścieżkę, czasem przetworniczkę może upalić, bo takie rzeczy się zdarzały, przerabiałem takie rzeczy. Dlatego przyjęło się, że rozpinamy klemę ujemną. Dlaczego? Bo jeżeli minusa wypniemy i ta klema ujemna upadnie nam na masę, na cokolwiek, to my nie zrobimy żadnego większego spustoszenia. I jeszcze jedna sprawa odnośnie klemy dodatniej. I pierwsza sprawa to jest taka, że możemy ją upuścić na masę, uszkodzić sterownik. I kolejna sprawa jest taka. W większości przypadków my, ściągając klemę, opieramy się o samochód. I musimy przyjąć takie założenie, że samochód jest wartością ujemną, bo jest na masie podpięty minus. I my, opierając się o samochód, elektrostatycznie ściągając klemę dodatnią, możemy wyindukować po prostu impuls, który może nam uszkodzić dowolny sterownik. To jest taka druga rzecz, dlaczego ściągamy klemę dodatnią ujemną. Więcej nie ma reguły. Dla komputera, dla elektroniki, dla sterowników nie ma to, słuchajcie, reguły, która klema jest naprawdę zdjęta. Tylko z punktu bezpieczeństwa, żebyśmy wiedzieli, wypinamy klemę ujemną, i nie martwimy się, trzymając ją w ręce, że cokolwiek się stanie. Tak samo i nie ma, słuchajcie, samochodu takiego, w którym po rozpięciu akumulatora możemy sobie coś uszkodzić. Jest to totalna bzdura. Każdy jeden samochód, słuchajcie, z punktu bezpieczeństwa i projektu producenta musi dać nam możliwość, słuchajcie, odpięcia akumulatora, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo okazuje się, że, słuchajcie, stawiacie samochód w warsztacie, czy powiedzmy stawiacie gdziekolwiek, gdzie niedopuszczone jest, żeby pojazd stał z podpiętym akumulatorem, na przykład przy zabiegu jakimkolwiek spawania, i wtedy rozpięcie akumulatora najnormalniej w życiu, oprócz tego, że może się pokasować radio, inne stacje, inne pierdoły, czy powiedzmy wartości wyuczone, nie ma prawa się nic więcej nam stać. Także słuchajcie, śmiało rozpinamy akumulator. No ale wracając do tematu rozpięcia akumulatora i wyresetowania rzeczy. Jeśli już chcecie takie coś zrobić, to wieczorem, czy po południu, kiedy tam przyjeżdżacie, rozpinacie sobie ten akumulator, odczekujecie w przedziale takim, powiedzmy, nie mniejszym jak 2, nawet czasem do 5 minut, bo jeśli byśmy chcieli sprawdzić na przykład grupę samochodu Mercedesa, to osobiście sam testowałem, że po około 4 minutach
na klemie pomiarowej nadal było napięcie, które mogło być podtrzymywane gdzieś tam na sterowniku. Także pamiętajcie, jaki byśmy nie mieli samochód, przedział resetu od 2 mniej więcej do 5 minut, rozpinamy tą klemę i ona sobie tam gdzieś luźno leży. Po takim resecie, co słuchajcie, robimy? Podpinamy akumulator najnormalniej w życiu z powrotem, zamykamy nasz samochód i zostawiamy go. On sobie stoi w wartościach wyresetowanych, takich wstępnie do rozruchu, i stoi sobie praktycznie rzecz biorąc do rana. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, temperatury wewnątrz sterownika, wszystkie pomiarowe, które są, muszą się wyrównać. Czyli jeżeli temperatura na zewnątrz będzie powiedzmy 12, 15, 20 stopni, to mniej więcej ta sama wartość będzie na wszystkich czujnikach i wtedy on po resecie widzi, że wszystkie parametry są mniej więcej zrównane i zaczyna się przyuczanie od nowa, bo bardzo często gęsto jest tak, że no ktoś tam jechał sobie na drodze, wypiął sobie, słuchajcie, akumulator, zrobił sobie reset, oczywiście zrobił, ale resetowanie zrobiło się nie w pełni wszystkich wartości i nieprawidłowo. Dlatego, że czujniki miały rozbieżności między sobą i tu jest właśnie ta tolerancja taka, która powinna być zachowana, czyli mniej więcej wyrównane te czujniki temperatury zewnętrznej, temperatury silnika, sterownika, czujników, jeżeli są oleju i tak dalej, i wtedy dopiero przyuczanie od początku, czyli rozpięliśmy akumulator, zapiliśmy 2 do 5 minut, rano wsiadamy do samochodu, włączamy zapłon, czekamy od, powiedzmy tam, od dwóch, czekamy do 5 sekund wystarczająco, po czym robimy rozruch silnika. Nie róbcie, słuchajcie, takich rzeczy, że włączycie zapłon i od razu na strzała odpalacie. Dajcie mu możliwość synchronizowania sobie wszystkich sterowników między sobą, czyli włączamy zapłon, 2 do 5 sekund, żeby sobie, powiedzmy, on mógł sterowniki ze sobą połączyć. W niektórych, na przykład, egzemplarzach samochodu, słuchajcie, jest taka procedura w liczniku, gdzie wskazówki robią pełny wychył, one się wykładają do zera. I to już, jeżeli wyjadą 360 stopni, natomiast wyjadą do końca, na maksa, i potem wyzerują się z powrotem, to już jest czas, który sterownik wyresetował wszystkie wartości, które są, i w ten czas robimy rozruch. Jeżeli zrobimy rozruch, to słuchajcie, pasowałoby, żeby tym samochodem nie jechać przez okres chociaż 3 minut. Żeby dać mu szansę taką, gdzie ten proces przepisywania, jeśli jest to w Common Railu, przepisywania dawki startowej wtrysków zostało rozpoznane prawidłowo. Bo on wtedy nie dostaje obciążenia naszego zjazdy, tylko dostaje obciążenie biegu jałowego. I on wtedy sobie na tym biegu jałowym, nawet jeżeli my tego nie słyszymy czy nie widzimy, to on najnormalniej w życiu dalej robi sobie odczyt i przypisuje sobie te wartości. I drugi dzień, słuchajcie, już nie robimy tego. Także generalnie, jeżeli silnik nabierze nam już jakąś tam temperaturę, powiedzmy tam 40 chociaż stopni po pracy tych, słuchajcie, 3 minut, możemy sobie jechać. Jeżeli mamy taką możliwość, możemy chwilkę poczekać dłużej, bo wartość przypisywania, słuchajcie, wszystkich parametrów w silniku kończy się procedurą wtedy, jak silnik włączy wentylatory. Także generalnie, dopóki wentylatory się nie włączą, dalej trwa proces przypisywania. Tak powinno się, słuchajcie, zrobić, zostawić samochód zapalony, żeby chodził sobie do temperatury takiej, aż włączy sobie wentylatory. Ale ze względu, słuchajcie, na ekologię aktualną chwilę, nie róbcie tego, żeby nie łamać przepisów niepotrzebnie. Też musimy wspólnie zadbać o siebie, bo wiadomo, o co się rozchodzi. Tym bardziej, że niektóre samochody nie uzyskają na parkingu temperatury takiej, żeby mogły sobie włączyć wentylatory. To jest odrębna sprawa. Dlatego też około 3 minutek, jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście czekamy. Po czym zaczynamy najnormalniej w życiu normalną jazdę, nie kombinujemy, nie cudujemy, dajemy mu już normalną rzecz i wtedy przekonacie się, że jeżeli tylko wtrysk jest w porządku, najnormalniej w życiu zostanie zaadoptowany,
zostanie uciszony, czy powiedzmy, jeżeli został źle przypisany, to przypisze się od nowa. Także słuchajcie, myślę, że Wam sprostowałem sytuację. No i co, jak filmik się, słuchajcie, komuś przydał, to dziękuję. Włączcie sobie subskrypcję. Łapeczka w górę, jak się podobało. I cóż mogę Wam życzyć? Mamy już wakacje, więc wypoczywajcie, miłych wakacji. I słuchajcie co. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Oczywiście mojego kanału.